Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w naszym kolejnym psalmowym krótkim rozważaniu. Dzisiaj psalm 46. Jeśli masz Pismo Święte, proszę otwórz je sobie. Jeśli nie, po prostu posłuchaj i pomódlmy się wspólnie tym psalmem. Kierownikowi chóru synów Koracha na melodię Alamot. Pieśń. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto nie boimy się, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody Jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod Jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Od nogi rzeki rozweselają miasto Boże, uświęcony przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa i jego głos zagrzmiał, rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, on kruszy łuki, łamie włócznie i tarcze pali w ogniu. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Moi drodzy, mam wrażenie, że w tym psalmie wreszcie psalmista trochę wrócił do tego takiego ponurego nastroju, w którym był, do którego się, myślę, jakiś czas temu przyzwyczailiśmy. Ostatnie psalmy były dosyć takie pozytywno-radosne, natomiast wcześniejsze, jeśli pamiętacie, były obarczone dużą dosyć taką dawką, no właśnie, cierpienia, nieszczęścia i psalmisty w bardzo złym stanie. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę mu się znowu odkleiło. I znowu jakby jest w takim momencie, kiedy, no właśnie, trzeba błagać o pomoc. Ale mimo wszystko jest ten psalm trochę inny też od tych poprzednich, bo jest też tutaj bardzo dużo światła. Ale po kolei. Kochani, chciałbym, żebyśmy zaczęli najpierw od drugiej części tego psalmu, czyli od wersetu 9 do 12. Dlatego, że mnie się to jakby zawęża, ten psalm, do pewnej specyficznej sytuacji życiowej. Oczywiście jakby zdaję sobie sprawę, że ten psalm dotyczy wszystkich trudności życiowych, wszystkich momentów, kiedy się coś w życiu przewala i jest, no, tak jak w tym psalmie to opisane, mnóstwo trzęsień ziemi, kiedy wrogowie powstają i tak dalej. Ale czytając sobie szczególnie tą ostatnią część, chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na jednej sytuacji, albo na jednym rodzaju sytuacji. Chodzi mi szczególnie o werset 10, gdzie jest: uśmierza wojny, kruszy łuki, łamie włócznie i tarcze pali w ogniu. Czy zobaczcie, jest mowa, w takim sensie dosłownym oczywiście, o pewnej wojnie, która była. Czyli były dwie armie wyposażone w łuki, we włócznie i w tarcze. I Pan jakoś wkroczył między te dwie armie. Nie sprawił, że jedna wygrała, druga przegrała. Nie był po jednej stronie, drugą stronę zniszczył. Tylko zauważcie, zaprowadził pokój. Jakby Pan Bóg odebrał broń wszystkim stronom, przynajmniej tak to wygląda. Odebrał łuki, odebrał włócznie, odebrał tarcze i to wszystko połamał, skruszył, spalił w ogniu. No i mam wrażenie, jakby chce dokonać zdumiewających dzieł, czyli pojednać ludzi. Moi drodzy, chciałbym tutaj, żebyśmy w tym psalmie dzisiaj akurat tak go przeczytali, ten 46 psalm. Można oczywiście na pewno też na tysiące innych sposobów, ale żebyśmy go przeczytali właśnie do takich sytuacji, gdzie jesteśmy na wojnie z kimś. I to, myślę, bardzo często nie są oczywiście nieprzyjaciele gdzieś tam z zewnątrz i z daleka, tylko to są nieprzyjaciele i wrogowie w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych przyjaźniach. Czyli chodzi mi o te wszystkie relacje, no, gdzie w pewnym momencie coś się strasznie psuje i to wręcz tak, że można to nazwać wojną. Można to nazwać, no, takim konfliktem, gdzie się wyciąga łuki, włócznie, tarcze, każdy się barykaduje i ludzie chcą nawzajem się pozabijać. Otóż ten psalm jest pewnego rodzaju obietnicą, że Pan Bóg może dokonać rozejmu, że zrobi zdumiewające rzeczy
pomiędzy tymi ludźmi, że może połamać wszystkie oręże, które ludzie przeciwko sobie wyciągają. I w pierwszej części tego psalmu są jakby takie dwa segmenty, które pokazują jakby jak się w tym wszystkim zachować, jak to zrobić. Po pierwsze, to jest takie połączenie trochę niepołączalne, zauważcie, że psalmista ma przekonanie, że jeżeli tylko do Pana Boga się zwróci, to Pan Bóg łatwo to zrobi. To jest w drugim wersecie, że Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Kochani, bardzo nam potrzeba, kiedy mierzymy się z takimi trudnościami, czy tymi właśnie, tak jak mówię, w relacjach z ludźmi, czy też w ogóle w jakichś innych trudnościach, mieć taką wiarę, takie przekonanie, wzbudzać sobie taką wiarę, że naprawdę Pan Bóg łatwo może przyjść z pomocą. My bardzo często mało w to wierzymy, kiedy się modlimy w jakiejś sytuacji, kiedy prosimy Pana Boga o jakąś pomoc, kiedy chcemy, żeby wkraczał w te nasze różne nieszczęścia, to myślę, że Panu Bogu czasem trudno znaleźć jakby wiarę w to, że On może. A psalmista, zauważcie, zaczyna od tego, to się za chwileczkę zmieni też, ale zaczyna od tego, że mówi: Panie Boże, ja wiem, że u Ciebie łatwo, że jeżeli tylko Cię poproszę w moich trudnościach o pomoc, to ja wiem, że Ty przyjdziesz. I kochani, to jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć. Czy my mamy taką wiarę? Czy próbujemy takie przekonanie, taką wiarę w sobie wzbudzić, że Pan Bóg łatwo nam może pomóc? Oczywiście chwilę potem psalmista nie jest oderwany od ziemi. Zauważcie, widzi wszystkie te rzeczy, gdzie, no właśnie, wody się burzą i kipią, góry się wrzucają w otchłań morza. To są w ogóle jakieś straszne kataklizmy, w sensie wszystko się strasznie przewala. On jednocześnie wie, że jakby czasem to działanie Pana Boga, a czasem, myślę, znaczy też bardzo często, no powoduje jakiś ogromny przewrót i my się go boimy. Wtedy nie widzimy tego, że to jest łatwo. Kochani, dlaczego tak się dzieje? To jest prawda, o której oczywiście trudno powiedzieć teraz w dwie sekundy i też jest o tym bardzo wiele konferencji, które już mówiłem, ale no Pan Bóg się czasem zgadza na to, żeby się wszystko rozwaliło, żeby właśnie wręcz góry się zapadły w otchłań morza, dlatego że to, co zbudowaliśmy, jest totalnie fałszywe, jest zbudowane na totalnie nieprawdziwych fundamentach. I w tym też jakby przykładzie, o którym mówię, tych relacji międzyludzkich, czasem po prostu musi dojść do totalnego rozkładu i rozpadu jakiejś relacji, dlatego że ona jest bardzo źle zbudowana. I nam się oczywiście wydaje, że to jest miłość, że to jest wszystko piękne, że się kochaliśmy, że to było cudowne, a tak naprawdę było to zbudowane zupełnie na fałszywych podstawach. I albo się te góry po prostu w pewnym momencie zawalą i wszystko się po prostu rozsypie w proch, no albo nic z tego nie będzie. I zobaczcie, psalmista wie, że jednocześnie w całej tej rzeczywistości jest obecny Pan Bóg. On mówi: ja wiem, że Bóg jest we wnętrzu tutaj, że nic się nie zachwieje. Czyli wszystko mu się wali, a on wie, że się nie zachwieje. Jest tam takie połączenie cudowne, że psalmista wie, że jak się wprowadzi Pana Boga w to wszystko, że jak się mu pozwoli działać, to on to wszystko naprawdę może łatwo naprawić, tylko czasem trzeba po prostu wszystko zburzyć, żeby się to naprawiło. Jaki jest klucz? Oczywiście klucz jest w wersecie 11. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi, czyli takiego wywyższonego ponad wszystko. Czyli wtedy, kiedy postawisz Pana Boga w jakiejś relacji, w trudnościach w tej relacji, Pana Boga weźmiesz jako kogoś najważniejszego, to z Nim działasz, to Jego szukasz, to On jest najważniejszy, to wtedy On może sprawić, że wszystkie te przewroty się przewalą, bo one czasem muszą się przewalić, i wtedy nastanie pokój. Będą skruszone włócznie, łuki i tak dalej. I oczywiście, jak to mówi stara piosenka, cały ambaras polega na tym, żeby dwoje chciało naraz. Czyli kiedy to jest w relacjach, to potrzeba, żeby dwie osoby zatrzymały się i uznały Pana Boga jako najważniejszego. Żeby zbudowały na Nim fundament tego, jakby kim oni są, tego, jak chcą budować ten związek, jakąkolwiek relację, przyjaźń i tak dalej. Kochani, w takim kluczu chciałbym dzisiaj na ten psalm popatrzeć. Też myślę o moich różnych relacjach. Ważniejszych, mniej ważnych, takich, gdzie coś się psuje. Ja bardzo często, no właśnie, jestem po pierwsze przerażony, że Pan Bóg nie może nic zrobić w tych sytuacjach, a psalmista mówi, że On łatwo. Po drugie, nie chcę, żeby się tak sypało, bo to trudne. I nie chcę zobaczyć, że po prostu zbudowałem to na czymś złym, że nie ma tam tego, co Pan Bóg chce, żeby było w tych relacjach. Że w tych przyjaźniach nie ma gotowości na miłość, na otwarcie, na ustępstwo, na kompromis, na to, żeby komuś służyć i tak dalej. Czyli po prostu zbudowałem to na czymś zupełnie niedobrym. No i nie stawiam go jako najważniejszego. To jest psalm,
które naprawdę ma nas uczyć i modlitwy, ale też przede wszystkim pewnego patrzenia na sytuacje między ludźmi, te trudne. Obietnica jest niesamowita. On uśmierza wojny, kruszy łuki, łamie włócznie i tarcze spali w ogniu, bo łatwo u Niego uzyskać pomoc. Pomódlmy się. Nasz dobry Ojcze, oddaję Ci dzisiaj w Twoje ręce wszystkie nasze relacje, szczególnie te, które są trudne, te, które są pogmatwane, te, które są po prostu jak wojny. Chcę Cię postawić pośrodku, jako wzniosłego wśród ziemi, uznać w Tobie Boga, że Ty możesz naprawiać i że ja chcę, żebyś naprawiał i żeby wszystkie te relacje były budowane na Tobie. Daj mi taką zdolność, żebym potrafił to zrobić. Amen. Kochani, tyle na dzisiaj. Przepraszam za moją chrypę, ale mam jakąś właśnie, mam jakąś chrypę. Do zobaczenia, albo raczej do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień, że się uda. Tymczasem śpijcie dobrze. Czynię na waszym czole znak krzyża. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy z Bogiem.